Posterunek Armii Czerwonej zaskoczony agresją niemiecką. Niemiecką piechotą Wehrmacht, która zbijała się na operacja Barbarossa z początku przebiegała bardzo dynamicznie. Była Blitzkriegu na wschodzie, dlatego zatrzymali się przy zdobytym posterunku swoich jeszcze niedawnych sprzymierzeńców, którymi wspólnie zajęli 2 lata wcześniej terytorium Rzeczpospolitej. Teraz wrogowie i żołnierze, którzy przez kolejne 4 lata mieli ze sobą to. Mieliśmy bitwę pod Stalingradem, obronę Leningradu, obronę Moskwy i tak przenosimy się do roku 1944. Znów w tym samym miejscu, znów terytorium Polski na Rosjanach, przemalowanym, więc bardzo dużo używali takiego właśnie zdobycznego sprzętu. W Bermacie jeździły polskie tankietki, francuskie czołgi Renault, również rosyjskie uzbrojenie nie było obce żołnierzom niemieckim. Używano wszystkiego do umocnienia linii, szczególnie w roku 1944-1945, kiedy trzeba było łapać i już armia radziecka jest w ofensywie. Kolejne zwycięstwa, tym razem to Rosjanie dynamicznie poruszają się naprzód. Niemcy już tylko starają się ten marsz opóźniać. Opóźniać zimnych żołnierzy niemieckich wracających z frontu linii obrony oraz wykonując sporadyczne, aczkolwiek cały czas jest. Warto podkreślenia jest również fakt, że między rokiem 1941 pozycja niemiecka została umocniona, wsparta działem. Żołnierze czekają na przyjęcie rosyjskiego ataku. Jak i wyposażenie zarówno jednostek niemieckich, jak również jednostek Armii Czerwonej. Wprowadzono maskowanie. Tutaj najbliżej pancerze kombinezony bardzo dobrze sprawdzały się na wyschniętych równinach Ukrainy, Polski. Militarne oddziały zjadu niepostrzeżenie posuwają się w kierunku niemieckich pozycji. To jest 82 mm. Bardzo skuteczna broń, bardzo popularna. Szczególnie do wsparcia bezpośredniego frontalnych ataków. Niemcy też wzmacniają swoją obronę. Pojawił się motor PKMW. Wykrywany w karabin maszynowy MG-34. Niemcy witają się z patrolem motorowym. Czerwonoarmijna broń ciężka. Ciężki karabin maszynowy typu Goriunow oraz moździerz niezauważeni, ale uszykowani już do ataku. Pierwsze strzały z moździerza. Zwyczajnie nie trzeba odpowiadać. Strzelające działo. Strzelające moździerza.
że pierwsze pociski z moździerzy rosyjskich spadają na pozycję niemiecką. Wszyscy kalogi ze swoimi improwizowanymi mocnikami stoją za nimi spotykane pociski moździerzowe. Z obu strony stosują broń wsparcia. Moździerze działka piechoty. Przeżycie niemieckie, jednak na prawej stronie niemieckich skutecznie blokuje ich podmiot. Teraz cały czas strzelają, co działo. Na lewej stronie niemieckiej się grupa piechoty, rozwinięta w tyralierę. Ciężki artylery. Ogłoszeni artylerii niemieckiej opuszczają lewą flankę, na lewą flankę w ataku bezpośrednim rusza rosyjska piechota. Widzimy sanitariuszkę, która pomaga rannemu zwiadowcy na środku pola. Na lewej flance trwa cały czas walka już na pozycjach niemieckich. Na prawej stronie niewielki oddział Wehrmachtu zostaje w walce bezpośredniej unicestwiony przez przeważające siły niemieckiej piechoty. Załamanie prawej i lewej flanki powoduje, że centrum jednostek niemieckich ostrzeliwuje pozostałych atakujących Rosjan. Ale to już koniec tej konfrontacji. Obsługa motoru również zostaje zlikwidowana. Płoną pozycje niemieckie. Czerwonoarmiści zbierają zostałych przy życiu żołnierzy Wehrmachtu w grupę, którą będą formować najprawdopodobniej do wzięcia do niewoli. Próba ucieczki błyskawicznie kończy się śmiercią. Sanitariuszki zajmują się rannymi żołnierzami Armii Czerwonej. Niemcy są przeszukiwani, odbierana jest im broń, dokumenty, wyposażenie. Bardzo często będzie to wyposażenie przydatne później w walce. Jak widać, niewielu Niemców zostało wyselekcjonowanych do niewoli. W roku 1944-1945 w zasadzie przewaga liczebna Armii Czerwonej powodowała, że nie byli potrzebni jeńcy. W początkowej fazie walki Niemcy wykorzystywani byli do budowy umocnień, kiedy jeszcze Rosjanie byli w defensywie. Rok 44 i 45 to jest tylko dynamiczna walka i parcie na pewno. Widzimy pobojowisko i zwycięskie oddziały Armii Czerwonej. Dziękujemy bardzo grupom rekonstrukcyjnym za inscenizację z frontu wschodniego. Widzieliśmy przekrojówkę walk od 1941 roku po przełom roku 1944 i 1945.